Dzień dobry, Magdalena Rutuska, Korbel. Witam w czwartek, 12 listopada. Zapraszam na premierowe wydanie Teledziennika. Wczoraj w całej Polsce obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania niepodległości. W Wałbrzychu uroczystości rocznicowe miały miejsce pod pomnikiem niepodległości na Placu Kościelnym. Bardzo dziękuję za takie serdeczne przywitanie tu w tym miejscu przez pana gospodarza tej uroczystości, przez lektora. Ja oczywiście chciałbym przede wszystkim przywitać mieszkańców Wałbrzycha, tych, którzy przyszli tu dlatego, że to jest ich miasto, ich miejsce, miejsce, gdzie oddają szacunek naszym przodkom, tym, którzy o niepodległość Polski w tym szczególnym dniu przypominając walczyli, ale którzy są również tu dlatego, że jest to miejsce tradycyjne naszych wałbrzyskich spotkań. Minął rok od ostatniej naszego ostatniego spotkania w tym gronie. To był, wydaje się, dobry rok zarówno dla Polski, jak i dla naszego miasta. Starosta Wałbrzycki pan Jacek Cichura oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Stanisław Janor. Komenda Miejska Policji. Komenda Straży Pożarnej. Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wałbrzychu. Natomiast z okazji Dnia Niepodległości Muzeum Tkactwa zaprosiło mieszkańców na wieczór patriotyczny. Do Muzeum Tkactwa przybyło bardzo wielu kamiennogórzan. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych oraz przedstawiciele Koła Kombatantów Solidarność w Lubawce, którzy dzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami z pobytu w kamiennogórskim więzieniu w
czasach komunizmu. Opowiadali, jak ważna była walka Polaków o odzyskanie niepodległości zarówno w 1918 roku, jak i w 1989. Podkreślali jednocześnie, że Dzień Niepodległości to święto przede wszystkim radosne. Ja w swoich wystąpieniach, dzisiaj była też msza i apel poległych, też podkreślam to, że to oprócz tego, że to jest święto powagi, refleksji, zadumy, to jest również święto radosne. Powinniśmy się cieszyć, ale jakby więcej jednak w tym jest tej nostalgii, tych wspomnień, tej martyrologii niż tej radości. Ale być może za ileś lat będziemy na to trochę patrzeć bardziej radośnie niż nie. Może dzisiaj potrzeba jest bardziej zadumy, refleksji niż radości. Może na to przyjdzie czas. Ważnym elementem wieczoru patriotycznego było otwarcie wystawy Droga do Niepodległości 1918-1989. Ciut, proszę Państwa. Żeby tak było na przemian, władza święcka i duchowa. Ja jestem w ogóle zaskoczony, że koledze Nawrockiemu udało się zebrać tyle dokumentów. Będzie trzeba jeszcze raz tutaj przyjść na spokojnie to obejrzeć. Dzisiaj się jednak nie da, ale rzeczywiście kawał historii tutaj mamy. Tej historii najnowszej, tej bardzo trudnej, prawda, ale jest. I myślę, że ta wystawa przyczyni się do tego, do pogłębienia jednak tej wiedzy na temat tej najnowszej historii, zwłaszcza wśród ludzi młodszych, bo starsi swoje wiedzą. Rodzą się w tej chwili cenne inicjatywy przy okazji tej wystawy, ponieważ internowani w rocznicę stanu chcą spotkać się w Kamiennej Górze. Pracujemy w tej chwili nad tym. Także być może, że ta wystawa dzisiaj zapoczątkuje cykl może kilkuletnich związanych z tym imprez różnych rocznicowych. Jeżeli tak się stanie, będę się bardzo z tego cieszył, bo historii nigdy dość. Wystawę będzie można oglądać przez miesiąc. Oprócz zwiedzania wystawy przybyli tego wieczoru goście, obejrzeli występy uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego w Kamiennej Górze, dzieci z przedszkola publicznego nr 1 oraz zespołu Olga. Uroczystości związane z Dniem Niepodległości odbywały się również w Szczawnie-Zdroju. Najpierw odprawiona została msza święta za ojczyznę, a następnie odprawiony został uroczysty apel ku pamięci poległym. Oficjalne obchody Święta Niepodległości w Szczawnie-Zdroju rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Podczas liturgii tego dnia modlono się w intencji ojczyzny. Aby służąc troszczymy się o dobro wspólne. Ciebie prosimy, módlmy się za polską młodzież i dzieci, aby nigdy nie wstydzili się ojczystej mowy, historii, kultury i chrześcijańskiej wiary. Ciebie prosimy, módlmy się za poległych w obronie wolnej i suwerennej Polski, aby ich ofiara życia owocowała patriotyzmem współczesnych Polaków. Ciebie prosimy. Po mszy uczestnicy obchodów rocznicowych udali się pod obelisk upamiętniający drogę Polaków ku wolności. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy do uroczystego apelu przy kościele Najświętszej Maryi Panny w Szczawnie-Zdroju, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskim, tworzącym zręby państwa polskiego i broniącym jego niepodległości. Do was wołam, mężni wojowie spod Cedyni, waleczni rycerze spod Płowców, bohaterowie grunwaldzkiej wiktorii,
husarze z pól chwały Kirchholmu i Kuszyna, obrońcy Jasnej Góry oraz zwycięzcy spod Wiednia, stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych, bohaterów Nocy Listopadowej, walecznych żołnierzy Powstania Listopadowego oraz powstańców styczniowych. Stańcie do apelu! Następnie pod obeliskiem złożono kwiaty i wieńce. Gminne obchody 97. rocznicy odzyskania niepodległości w Czarnym Borze połączone zostały z 25-leciem samorządności w Polsce. Do wspólnego świętowania mieszkańców gminy Czarny Bór zaprosił wójt Adam Górecki oraz dyrektor gminnego zespołu szkolno-przedszkolnego Anna Dziewit. Uroczystości związane z 97. rocznicą odzyskania niepodległości odbyły się w auli Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czarnym Borze. O oprawę muzyczną uroczystości zadbali uczniowie placówki, którzy przygotowali bogaty program literacko-muzyczny. Młodzież w swoim przedstawieniu zaprezentowała najważniejsze wydarzenia historyczne przybliżające Polaków do wolności. Dość mam opędu! Październik i grudzień, po sierpniu znów sierpień, a ile w tym czasie represji i cierpień? Zmieniałem się stołki, zmieniałem nazwiska, dość mam obietnic, gdy pusta wciąż miska. Nie Gdański, nie Radomiec, lecz cała już Polska ma dosyć bezprawia. Ma dosyć represji, obietnic fałszywych. W drugiej części zaproszeni goście uczcili kolejną ważną rocznicę, a było nią 25-lecie samorządności. Obchody rozpoczęło przemówienie wójta Adama Góreckiego. Już przy okrągłym stole w 1989 roku rozpoczęto rozmowy na temat decentralizacji władzy i przekazania jej obywatelom. I w tym momencie chciałbym przypomnieć twórców Polski samorządowej. Trzech profesorów: Jerzego Rygulskiego, Michała Kuleszy i jeszcze jednego żyjącego, Jerzego Stępny. Osobiście mogłem poznać dwóch, tego trzeciego nie zdążyłem. Ja osobiście poznałem Jerzego Rygulskiego i Jerzego Stępkę.
miałem okazję z nimi rozmawiać. Pasjonaci, patrioci, niesamowite postacie, jeżeli chodzi o samorząd. Kolejnym ważnym elementem uroczystości było wręczenie herbów okolicznościowych. W ten sposób władze gminy uhonorowały radnych, którzy zasiadali w Radzie Gminy Czarny Bór na przestrzeni ostatnich 25 lat. Tego wieczoru nadano także tytuł zasłużony dla gminy Czarny Bór. Na zakończenie teledziennika zaproszenie do Teatru Dramatycznego, który twierdzi, że 13 w piątek wcale nie musi być pechowym dniem. A my Państwa zapraszamy w ten weekend na dwa spektakle. 13, no co to nie mówi, 13 piątek, on nie musi być straszny, on może być całkiem miły i może być bardzo przyjemny. Zapraszamy tego dnia na Szkołę Rząd dwukrotnie. Jeśli mają Państwo wolne przed południem, to zapraszamy już na godzinę 11, na wieczór również na godzinę 19. Szkoła Rząd, tak trochę wampirycznie, trochę strasznie, trochę to taki przedsmak przed naszym festiwalem Fanaberie Straszny Teatr. O 11, o 19, 13 listopada w piątek. Proszę się nie bać, proszę wyjść z domu, nic na pewno się nie stanie. A dzień później i jeszcze dzień później, czyli w sobotę i w niedzielę, wracamy do spektaklu, którego dawno nie było, czyli Opowieści plemienne w reżyserii Macieja Podstawnego. Spektakl, gdzie na scenie spotykają się Tadeusz Mazowiecki, Krystyna Janda, Hanna Kral, Jerzy Kukuczka i zamieszkują wszyscy blok, ostatni blok na ziemi. Ten blok z wielkiej płyty, ostatni, znajduje się w Laponii, daleko za kołem podbiegunowym i jest ambasadą Polski właśnie tam. Więc zapraszamy na ten spektakl, na tę opowieść o Polsce, na tę opowieść plemienną, a po jednym i po drugim spektaklu, czyli w sobotę o godzinie 19 i w niedzielę o godzinie 17, zapraszamy Państwa na wydarzenie wyjątkowe i specjalne, czyli na takie wieczory plemienne. Co tutaj się będzie działo? Nie chcę za bardzo zdradzać, bo niespodzianka musi pozostać niespodzianką, ale będzie się działo miło i plemiennie, w plemiennym kręgu. Spotykamy się w sobotę i w niedzielę. Zapraszamy na Szkołę Żon w piątek, w sobotę i w niedzielę na Opowieści plemienne. Dziś to wszystkie informacje. Jutro magazyn Teledziennika, w którym między innymi relacja z Tanecznej Niepodległości, czyli gali mistrzostw akademickich tańca towarzyskiego, które odbywały się 11 listopada w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym Akwastrój. Ja tymczasem dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałek. Prezenterki ubiera Salon Privé.